Zdarzyło się raz na dworze chińskiego cesarza, że pewien malarz zachował się arogancko wobec monarchy. Zachowałeś się arogancko wobec mnie! Z powodu podobnej bezczelności cesarz skazał go na powieszenie za duże palce u nóg. Skazuję cię na powieszenie za duże palce u nóg! Artysta, prosząc o ostatnią łaskę, zapytał, czy nie mógłby być powieszony tylko na jednym palcu. Cesarz zgodził się na to. No dobrze, zgadzam się. Przekonany, że to uczyni jego śmierć jeszcze straszniejszą. To uczyni twoją śmierć jeszcze straszniejszą. A potem oddalił się wraz z całym dworem, nie chcąc towarzyszyć agonii malarza, która, jak sądzono, mogła trwać bardzo długo. Kiedy malarz został sam, zwisając głową w dół ze związanymi rękami, spróbował pomimo to dotknąć ziemi wolnym palcem u nogi. Moja mama sadzi ryż i mój tata sadzi tyż. Moja siostra ciągle brodzi, mi on więcej nie zaszkodzi. Na wystacie garstka ryżu i pałeczki do jedzenia. Zaczął rysować na piasku małe myszki. Tak pilnie się do tego przyłożył. Nakreślił je z tak wiernym podobieństwem, że piaskowe myszki wdrapały się po jego nodze i doszły aż do sznura. Obgryzały go tak cierpliwie, a malarz ucałował ich wąsy i spokojnie odszedł w stronę wolności. Jak wierzyć tej bajce? Sztuka dawałaby możliwość ucieczki od rzeczywistości, a szczególnie od rzeczywistości trudnej i nie do zniesienia.
magia tworzenia byłaby bramą wyjściową dla pisarza, muzyka, malarza. A artyści? A wolności artysty? Nie byłoby można zamknąć ani ograniczyć. Czy jednak artyści i twórcy to zawsze naprawdę wolni? Co nam, zwykłym widzom, ich twórczego dzieła przynosi ta wolność?